Witam wszystkich serdecznie. Postanowiłem, że na końcu każdego miesiąca będę nagrywać taki filmik zapowiadający to, co czeka nas na kanale Bez Chaosowania w najbliższym czasie, w najbliższym miesiącu. I lada dzień biorę się za nagrywanie, jako że przypada dokładnie 100. rocznica wydania dzieła Latto leśnych ludzi Marii Rodziewiczówny. Biorę się za nagrywanie zielnika, fantastycznego zielnika, który może spokojnie nosić nazwę Zioła leśnych ludzi. Pięknie napisany, pięknie w takim duchu polskiego czucia przyrody i matki ziemi. A napisanego przez człowieka oddanego w sprawie sławiańskiej przywracania wiary i wiedy naszych przodków, jednocześnie jednego z pierwszorzędnych okultystów i ezoteryków w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Notabene książka napisana rok po wydaniu Lata leśnych ludzi. Naprawdę wspaniała rzecz, w której zawarty jest opis i wszystko, co potrzebne do wiedzy o 116 ziołach. Następnie prawdopodobnie pójdę do lasu nagrać jakieś swoje przemyślenia. Podłączymy się do przyrody i podsłuchamy jej mądrych podszeptów. Później, jako że znalazłem wspaniały artykuł Stanisława Szukalskiego sprzed wojny, bardzo w jego stylu, bardzo taki mocny, dobitny, też na temat sytuacji w Polsce, sprawy sławiańskiej. Jeżeli się nadarzy, tak jak ostatnio, jakaś sytuacja, że pójdę w przyrodę z kamerą i tak jak ostatnio z tą czaplą siwą, to może i jakieś zwierzę będzie na kanale. Oczywiście nagram jeszcze miesiąc kwiecień z Ulą w ramach serii Miesiące w mądrości Sławian. Planuję również nagrać comiesięczne odpowiedzi na wasze pytania. I zobaczymy, co się jeszcze trafi, ale jeszcze chcę powiedzieć, że na koniec każdego miesiąca planuję nagrywać krótki komentarz z mojego punktu widzenia odnośnie spraw bieżących w Polsce i na świecie. Nie z wielkiego, ale myślę, że większa częstotliwość tego typu nagrań jest oczekiwana. Także pozdrawiam was serdecznie. Nie zostawajcie w domu. Korzystajcie z przyrody, z wiosny, z mocy, jaka drzemie o tej porze roku w przyrodzie. No i trzymajcie się.